Cześć, z tej strony zespół Nastroje. Ja się nazywam Ola Borak, są ze mną Kuba Malinowski i Michał Zembala. Przygotowaliśmy dla Was lekcje muzyki w ramach programu Akcja Edukacja zorganizowanego przez Gofrem Polska. Zapraszam. Witajcie na pierwszej lekcji muzyki online z nastrojami. No właśnie, lekcja muzyki, więc przydałyby się jakieś instrumenty. Ale skąd je mamy wziąć? Przecież nie każdy posiada w domu gitarę, pianino czy perkusję. No, na szczęście dzisiaj z pomocą przychodzi nam technologia, gdyż możemy w łatwy sposób zamienić każdego smartfona w instrument muzyczny, taki jak trąbka, pianino, perkusja, pady perkusyjne czy saksofon. I w ten sposób możemy już się bawić muzyką, wydobywać pierwsze dźwięki i zobaczyć, czy nam w ogóle pasuje ta zajawka, czy chcemy iść z tym dalej. Dlatego przygotowałem dla Was dzisiaj krótką analizę trzech aplikacji, które pomogą nam zamienić smartfona w podstawowe instrumenty muzyczne, takie jak pianino, perkusja i pady perkusyjne. Te aplikacje nazywają się My Piano Phone, Simples Drum Pad i Hip Hop Drum Pad. Pamiętajcie, nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć grę na instrumencie. Nie musimy być wirtuozami, nie musimy być Chopinami, nie musimy posiadać szerokiego rozstawu palców. Ważne, żeby wydobywać pierwsze dźwięki, melodie i żebyśmy mieli po prostu z tego czystą przyjemność, radość. Chyba o to chodzi. Dlatego zachęcam Was do spróbowania zabawy z tymi aplikacjami. Kto wie, może pójdziecie krok dalej i niedługo zaczniecie już grać na instrumencie. Pierwszą aplikacją, którą sobie dzisiaj przeanalizujemy, to aplikacja, która zamienia nam ekran smartfona w klawiaturę fortepianu. I tutaj pokażę Wam, jak wydobyć pierwsze dźwięki. Być może przydadzą Wam się one do ćwiczeń z Olą. Prawda? Piękne. Możemy zagrać małą piosenkę. Jak widzicie, możliwości jest nieskończenie wiele. Możemy tutaj również wybrać tryb instrumentu. To nie muszą być czysty fortepian, możemy wybrać również inne formy dźwięków. Druga aplikacja, którą chciałbym Wam przedstawić, to Simple Drums Rock. To aplikacja, która zamienia nam smartfona w perkusję. I tutaj możemy na ekranie smartfona bawić się różnymi dźwiękami perkusji. Wystarczy kilka dotknięć i możemy szukać różnych rytmów. Tutaj są również tryby kolaboracji, możemy ze znajomymi pracować. Prawda? Bardzo przyjemna zabawa, idealnie na koniec dnia, żeby troszeczkę się odmurzyć, odpocząć, polecam. Trzecią aplikację, którą dzisiaj dla Was wybrałem, to Hip Hop Drum Pad, które zamienia nam ekran smartfona właśnie w padę perkusyjnego, który ma na sobie 12 takich przycisków. W każdym przycisku są wgrane różne dźwięki, są to dźwięki perkusyjne, różne tła, gitary, syntezatory czy wokale. I w ten sposób możemy łatwo tworzyć muzykę. Producenci wgrali tutaj kilkadziesiąt takich setów padów, więc możemy w łatwy sposób dobierać te dźwięki i tworzyć różne style. Dla Was dzisiaj wybrałem set dotyczący hip-hopu i zobaczcie sami, jak to działa. Jak widzicie, możliwości jest bardzo dużo, dlatego zachęcam do skorzystania, do zabawy. Niewątpliwie rozwija to
nasze zdolności muzyczne, nasze półkule mózgowe. Dlatego czasem warto spędzić ten czas aktywniej, nie tylko na Netflixie.